Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Nowe centrum zgłosza Redeco. www.redeco.pl. Kibice wrocławskiej drużyny mogli się poczuć nieco rozczarowani, bo pośród zawodników zabrakło Macieja Janowskiego. Żużlowiec Betardu Sparty przysłał zwolnienie lekarskie. Godnie zastąpił go Tomasz Jędrzejak. Ogór od początku zawodów spisywał się bardzo pewnie, wygrał swój inauguracyjny start. W kolejnej próbie dojechał do mety na drugim miejscu. Wydawało się, że idealnie spasował maszynę z torem, że z każdym kolejnym startem będzie coraz lepiej. Niestety w ważnym momencie turnieju, trzecim starcie, zdefektował motor i marzenia o idealnym występie wzięły w łeb. Później Jędrzejak wciąż mocno się starał i zanotował jeszcze drugie i pierwsze miejsce. W gonitwie 20 na starcie stanęli Przemysław Pawlicki, Piotr Protasiewicz, Michał Szczepaniak i Karol Baran. Wszyscy z szansami na walkę przynajmniej o podium. Po 3 punkty pomknął Pawlicki, tym samym zapewniając sobie drugi z rzędu triumf w finale Złotego Kasku. To jednak nie był koniec emocji, choć bowiem 3 pierwsze miejsca były znane, wciąż trwała walka o możliwość startu w eliminacjach do Grand Prix. Teoretycznie bowiem zapewniało ją sobie dwóch najlepszych zawodników w zawodach, jednak bracia Pawliccy mieli już zapewnione miejsce w eliminacjach. Tym samym żużlowiec, który zakończył lubelskie zawody na 4. pozycji, uzyskał możliwość walki o Grand Prix. Po 20 biegach na 4. miejscu z 10 punktami byli Baran, Protasiewicz i nasz Jędrzejak, między którymi rozegrano bieg dodatkowy. W tym doskonałym startem zewnętrznego pola popisał się Baran, bez trudu zakładając się na rywali. Maszyna Ogura znów zdefektowała. Centrum zgłosza Redeco. www.redeco.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.